Na Boga, kto zabiera samochód wart 500 000 zł na typowy offroad? Nic nie zrobimy i nawet chyba nam włączył kontrolę trakcji. Ile bylibyście w stanie zapłacić za Volkswagena? 15 000 zł za używanego Passata B5, 50 000 zł za Polo, może 100 000 zł za nowego Golfa, albo 150 000 za Passata? A co powiecie na Volkswagena za 500 000 zł? Ale zanim wystartujemy, to prosimy, wciśnijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach, bo dzięki temu możemy rozwijać ten kanał. 500 000 zł za Volkswagena Touarega. Przecież za te pieniądze możecie mieć BMW X5 M50D albo za 100 000 zł mniej Mercedesa GLE 400D. Co trzeba mieć w głowie, żeby wydać 500 000 zł na Volkswagena? To trochę tak, jakbyście mieli do wyboru garnitur Bossa, garnitur Hermenegildo Zegny i garnitur z Zary za te same pieniądze. Ale jest jedno zaskoczenie w tym samochodzie i coś, co odróżnia go od innych. Co się patrzysz, pomógłbyś? Jest! I to jest ta najbardziej nietypowa, odróżniająca go od innych rzeczy. Silnik V8 TDI. W dzisiejszych czasach poprawności ekologicznej to trochę tak, jakbyście poszli do sklepu w czasach koronawirusa i głośno kaszlnęli. To trochę ryzykowne, ale jednocześnie bardzo, bardzo odważne. Tylko i wyłącznie Audi stosuje V8 TDI w swoich samochodach, tyle że jest ona o 40 000 droższa w przypadku SQ7 i 90 000 zł droższa niż w SQ8, a gabarytowo to przecież dokładnie te same samochody. Pytanie, czy to V8 opakowano tutaj w pudełko, które zasłużyć może na miano premium. I tu jestem winny Wam jedno wyjaśnienie, bo podstawowa wersja tego auta kosztuje 413 000 zł. Ale dosłownie zaznaczając kilka opcji i poświęcając na to 3 sekundy w konfiguratorze, dojdziecie do 500 000. A maksimum, jakie udało mi się wyciągnąć z konfiguratora, to sami zobaczcie. Tadam! Przekroczyliśmy 600 000 40 zł. I tak mamy tutaj na przykład wnętrze i tapicerkę w kolorze rozmazanej gołębiej kupy. Chociaż nazywa się to w katalogu beżową. Mamy gigantyczne ekrany, kokpit, który się nazywa, nawet ma tak skomplikowaną nazwę, że nie jestem w stanie jej zapamiętać. Nazywa się to dokładnie InnoVision Cockpit, czyli te cyfrowe zegary plus 15-calowy ekran nawigacji, które razem kosztują, uwaga, 18 700 zł. Panie, daj pan spokój. Tak, oczywiście możecie zaoszczędzić te pieniądze i nie wydawać ani grosza i będzie mała nawigacja i zwykłe zegary. Tylko że to w przypadku tego auta trochę tak, jakbyście kupili sobie pornola z wypikselowanymi szczegółami. Nie ma takich rzeczy. Jest to pierwszy Volkswagen, w którym wszystko obsługuje się z dotykowego ekranu, co niestety nastręcza pewnych trudności, bo żeby w ogóle się w tym połapać na pierwszy rzut oka, to trzeba skończyć przynajmniej licencjat z informatyki. Nie ma tu żadnych fizycznych przycisków i pokręteł poza przyciskiem start-stop, przyciskiem do świateł awaryjnych i jeszcze do regulacji głośności radia. A, jeszcze tu są jakieś z drogami, z górami, ze śnieżkami, ale do tego dojdziemy później. Natomiast to, co zaskakuje, skoro Volkswagen aspiruje do klasy premium, no to wiemy, że w klasie premium nie tylko mamy super materiały, ale też bardzo dobrze zmontowane. A tutaj możemy być lekko rozczarowani tym, z czego wykonano niektóre elementy. Jest dużo plastiku, dużo twardego plastiku, w dodatku to wszystko trzeszczy, a niektóre z drewnianych elementów wyglądają tak, jakby były ciosane przy pomocy dłuta, a nie przy pomocy jakiejś precyzyjnej obrabiarki. Sami zobaczcie. Więc to zdecydowanie nie jest premium. Natomiast bez dwóch zdań idealnie sprawdzi się w roli dużego rodzinnego SUV-a, bo po pierwsze, możecie tutaj przesuwać sobie siedziska tylnej kanapy, regulować ich oparcia, co oczywiście jest w wielu SUV-ach dzisiaj, ale tutaj tego miejsca naprawdę jest sporo. Teraz przedni fotel jest maksymalnie odsunięty do tyłu. Ja mam jeszcze miejsce na nogi, a gdy usiądę za sobą, bo przecież przed chwilą tam siedziałem, to proszę bardzo, wszędzie, i nad głową, i na nogi, i na barki, tego miejsca jest naprawdę mnóstwo, więc i dzieciaki w fotelikach i bez fotelików i na trzecim fotelu tutaj obok też dadzą sobie spokojnie radę i się pomieszczą. Bardzo sprytnie rozwiązano też jedną rzecz w bagażniku, mianowicie kiedy chcecie coś zapakować, to tutaj mamy pneumatyczne zawieszenie i jednym przyciskiem opuszczacie je o dodatkowe 5 cm. A trzeba wyłączyć ten.
Poczekaj, to moment. Dodatkowo opuszczacie go o 5 cm. No to już tak, dobra, trzeba to pamiętać, żeby potem tak spuścić trochę oleju i naprawić pneumatykę. A może trzeba wszystkie drzwi zamknąć? To są zagadki dropsa w tym samochodzie. O! I teraz zjeżdża w dół, czyli wszystkie drzwi muszą być zamknięte i wyłączony zapłon. I oczywiście potem można go sobie podnieść. 5 cm wydaje się, że to niewiele, ale jak macie tutaj 30-kilogramową walizkę z kosmetykami waszej żony, to te 5 cm jest na wagę złota. Siemanko! To zawieszenie opuszczające się o 5 cm przy załadunku bagażnika to element pakietu zawieszenie Professional za bagatela 22 tysiące złotych. Wtedy dostajecie nie tylko pneumatykę, ale dostajecie również tylną skrętną oś. Jest też coś, co Volkswagen nazywa elektromechaniczną regulacją przechyłu. Natomiast seryjny, nie wymagający dopłaty w tej wersji, jest oczywiście ten silnik V8. 421 koni mechanicznych i 900 Nm połączone z 8-biegowym automatem DSG. Przyspieszenie to tylko 4,9 sekundy do setki, poniżej 5 sekund. Nieprawdopodobne, że zaskakujecie tym samochodem na przykład hot hatche. Niesamowite, a waży ponad 2 tony. Inna sprawa, że w porównaniu do poprzedniego Touarega został odciążony o 300 kg. Sprawiono, że po prostu go odchudzono i dzięki temu też zupełnie inaczej się prowadzi. Generalnie na takiej drodze, która ma trochę zakrętów, która jest równa, prowadzi się jak zwykły samochód kompaktowy. To zawieszenie owszem jest komfortowe, ale też czujecie, że w pewien sposób zestrojono je sportowo. No i mamy tu oczywiście różne tryby jazdy, począwszy od Eco, w którym rzekomo jesteście w stanie osiągnąć spalanie na poziomie 7-8 litrów na 100 km, przez Comfort, przez Normal, przez Sport, przez Individual, przez Off-Road. Czyli ma jeszcze pakiet off-roadowy, który kosztuje dodatkowo ponad 8 tysięcy złotych i ma osłony chłodnicy, osłony silnika, osłony skrzyni biegów, 90-litrowy zbiornik paliwa i tryby jazdy po piachu i po szutrze. I Volkswagen twierdzi, że ten samochód w przeciwieństwie do innych SUV-ów idealnie sprawdza się w offroadzie. Na Boga! Kto zabiera samochód wart 500 000 zł na typowy offroad? To sprawdzamy, co tutaj mamy. Mamy tryb offroad, proszę bardzo. Wtedy pewnie podnosi się trochę zawieszenie pneumatyczne, żeby zwiększyć prześwit. Maksymalnie to 26 cm, więc bardzo całkiem nieźle. I tryb ekspert, bo przecież po przejażdżce tutaj Raptorem już jestem ekspertem. Ekspert. Ale tu się nawyprawiało. Klimatyzacja normal, asystent świateł offroad. Napęd offroad, zawieszenie offroad, asystent parkowania włączony, układ kierowniczy offroad, wspomaganie zjeżdżania z góry włączone. Nie ma tu żadnych reduktorów, kombinacji, zapinania biegów, wszystko robi oczywiście elektronika. I zaraz zobaczymy, jak ta elektronika daje sobie radę, ale jeszcze obowiązkowo powinniśmy przecież wyłączyć chyba w terenie kontrolę trakcji. I teraz co z tą kontrolą trakcji? Gdzie to się robi? Nawet nie ma fizycznego przycisku od tego. Tylko trzeba pewnie wejść w menu znowu. Tu jest to off, tu jest parking, tu jest samochód, szerokość, ten status samochodu, szerokiej drogi, ustawienia. System ESC włączono, ESC wyłączony. Wyłącz. Ło, jaka wichura! Dzisiaj kałuż nie ma, ale za to jest dużo piachu. No to uwaga, jedziemy. Ja pierniczę, ale to idzie. Wow! 900 Nm piachu. Ty widziałeś to? Burzę piaskową wywołaliśmy. Super! Ja pierdziele. Kurde mol. Ja... Jakie podjazdy robi? Ja nie mogę! I patrzcie, zdejmuję teraz całkowicie nogę z gazu tutaj i wszystko załatwia ze mnie elektronika. On sobie sam powoli zjeżdża. Po prostu offroad dla żółtodziobów. Nie musicie niczego robić, bo wszystko samochód robi za was. Zjeżdża teraz na płasko. Ja cię pierniczę. To chyba mamy parę ładnych ujęć, nie? A to? Ten piach? Dobra! O, ciekawe, czy tutaj podjedziemy.
Urąbany. Nie. I tutaj już ugrzązł, ale to jest też kwestia tego, że ma drogowe opony. No i stanęliśmy. I nie będziemy chyba tutaj próbowali podjechać. Chyba, że mamy tutaj, zobaczmy, menu, coś takiego jak sand i gravel. Bo i takie rzeczy bywają. A najpierw go sobie podniesiemy. Nic nie zrobimy i nawet chyba nam włączył kontrolę trakcji już. O, co gorsza, do tyłu też nie bardzo. Chyba mamy eine kleine problem. Nie ma podobno takiej opresji, z której by sam nie wyjechał. Wskazówka, tryb podnośnika. Wskazówka nie działa. Próbujemy do tyłu, też nic. No dobra, to co, szpadelek by się przydał, nie? Jestem gotów. Ręczny zdjęty, wsteczny wrzucony, tryb offroadowy maksymalnie podniesiony. Go! Sukces! A co on tak przysiadł z tyłu? Teraz jest w trybie sportowym ustawiony. Obniżone zawieszenie, więcej mocy. Można stąd wyjeżdżać z prędkością 180 na godzinę. Będzie świetna przyczepność. Ale prosto do serwisu chyba. To teraz tu próbuję. Uwaga! Wyrównało się zawieszenie? Wyrównało. I tak naprawdę to nie jest wina samochodu, tylko to jest wina opony, bo to jest zwykła drogówka i wina moja, bo jak już wspominałem niejednokrotnie, ja w offroad nie umiem. Jedziemy? Na autostradę teraz. I teraz patrzajta i klękajta narody. V8, 421 koni. Wreszcie wyjechaliśmy z offroadu i wreszcie możemy poczuć te 900 Nm. Ależ to jest przeciąg. A najlepsze jest to, że to jest dokładnie ten sam silnik, co w SQ7, SQ8, tylko tu jest słabszy o 14 koni mechanicznych, czyli jest ich 421 Nm. Tyle samo, bo dokładnie 900. Ale tutaj jest inna skrzynia. A przynajmniej jakby inna. A jeżeli ta sama, to ma inne oprogramowanie. Bo ile w tamtych samochodach sprawia wrażenie lekko zamulonej, to tutaj jest żwawa, chętna do współpracy. Efekt jest taki, że ten samochód zachowuje się nawet w trybie komfortowej jak taki mały labradorek. Rzuć mi piłeczkę, chętnie pobiegnie. Jest po prostu wręcz momentami nadpobudliwy, cudowny, wspaniały. Właśnie tego oczekuje się od takich silników, od V8 z tym gigantycznym momentem obrotowym. Tych biegów jest 8. Idealna liczba. 8 i 7 nadbieg, pięknie się rozpędza, płynnie zmienia biegi. To jest tak, że zdejmujecie tutaj nogę z pedału gazu, kładziecie i od razu macie ten moment i te konie mechaniczne. Nie wiem, dlaczego w Audi w tym momencie tak nie jest. To może kwestia tych wytycznych wszystkich WLTP i tak dalej. Volkswagen może sobie to bilansować elektrykami. No nie wiem, nie znam się na tym, ale tutaj ta skrzynia działa dużo lepiej. Niesamowite jest też to, że dzięki tym elektromechanicznym stabilizatorom, czy jak to tam się dokładnie nazywa, czuć, że on nie przechyla się na zakrętach tak bardzo jak większość SUV-ów. Jeżeli wrzucimy go w tryb sportowy, to on jeszcze dodatkowo sobie obniży zawieszenie. Ło! No jak są tak nadwrażliwe te systemy, no przecież widziałem go, no. Przepraszam, silny, to nie moja wina, to Volkswagen ci uczynił. I nawet dźwięk tej V8, to jest taki przyjemny pomruk, tam nie słychać diesla, tam słychać jedynie, że coś tak aksamitnie pracuje. I uwaga, jedziemy sobie tak jak na autostradzie, czyli jedziecie 90 km za tirem. Widzicie, że ktoś zbliża się do was lewym pasem i musicie szybko wyprzedzić. W związku z czym, co robicie przy tych 90? Pedał gazu i proszę bardzo, 120, 130, 140, tak. No może tak. A jeszcze lepiej to wygląda, jak jesteście w trybie manualnej zmiany biegów, bo oczywiście taka tu jest, proszę bardzo. Jedziemy, uwaga, 90 i uwaga, ciach. Jeszcze zredukował? Kurde, on na trzecim biegu dojeżdża do 110, jak nie diesel. A z drugiej strony wrzucacie ósmy bieg i na tym ósmym biegu jedziecie 140 na godzinę, jest cichutko, przyjemnie, a silnik ma tylko 1800 obrotów na minutę. I teraz jestem bardzo ciekaw, jak sobie wrzucimy w tryb eko i pojedziemy sobie bardzo spokojnie, jakie będziemy mieli spalanie. Zerujemy się i tak się toczymy. Nie podoba mi się ta deska rozdzielcza, szczerze mówiąc. Wygląda trochę jak stara meblościanka, w której ktoś zamontował nowoczesny ekran LCD. Nie pasuje jedno do drugiego. Tu drewienko, tutaj jakieś przeszycia i tak dalej. Takie starożytno-cyfrowe, tak bym powiedział. Średniowieczno-cyfrowe.
Ale rozumiem, że są ludzie, którzy to lubią, którym ten 15-calowy ekran będzie robił robotę, wsiądą, powiedzą: wow, o tym zawsze marzyłem, żeby mieć telebim w samochodzie. Takie czasy, cóż zrobić. Ja jednak wolę te analogowe rozwiązania, one są dla mnie po prostu praktyczniejsze, nie odciągają mojej uwagi od drogi. 10 litrów przy 140. Bardzo akceptowalnie. Pamiętajmy, że razem z tym pakietem off-road dostajecie 90-litrowy zbiornik paliwa. W standardzie to jest 70 litrów. Więc wystarczy Wam to przy takiej autostradowej prędkości, zgodnej z przepisami, na przejechanie 900 km. Na Boga, wsiadacie w Warszawie i jedziecie do Austrii bez przystanku, tylko na jednym tankowaniu. Ziu. No i oczywiście tu mamy full wersję, więc są też bardzo przyzwoite masaże w fotelach. Można sobie wybrać, jaki to ma być dokładnie masaż, ale znowu, i to jest wkurzające, to, że masaże się obsługuje z panelu dotykowego, to w porządku. Ale dlaczego nie można było zrobić dodatkowego przycisku w fotelu, który regulowałby mi długość podparcia siedziska tutaj? Tylko muszę wejść w komfort i dopiero tutaj plusem i minusem regulować i dopiero wtedy mi się to wysuwa i wsuwa. No, to już jest przerost formy nad treścią. Wszystko upchać w tym ekranie. Ale za to łączy się z internetem i ma Google Maps, jak pewnie już widzieliście. I to Google Earth, czyli pokazuje zabudowania, wszystkie drogi, nawet tutaj na parkingach, lasy, pola, łąki, domy wybudowane, domy w budowie. No pod tym względem to jest na pewno super. No i wielka jest ta mapa, mega czytelna. I to jest zaleta niebywale tego ekranu, natomiast on też jest położony nisko. Nie miałbym nic naprzeciwko, gdyby on był o tutaj tyle wyżej, to nie musiałbym opuszczać wzroku, przez to jazda też byłaby na pewno bezpieczniejsza. I bardzo ważna rzecz, Volkswagen chwali się, że on robi już tak fantastyczne systemy asystujące, że w zasadzie można puścić kierownicę, tu mamy lane assist, tu mamy wszystko, że można puścić kierownicę i on nas od razu dowozi. Tu są wszystkie włączone, ACC, Side Assist i tak dalej. To teraz musimy set. Set, mamy set i zobaczymy, co set powie. Zakręt. O, jak pięknie wchodzi, jak po sznurku w zakręt. O, jak ładniusio. Zmienimy pas, bo coś za nami jedzie. Od razu przekroczył sobie sam linię, ale wypluje nas tu. Złapał linię, od razu złapał linię skubany. Brawo. Teraz wskazówkę. Wskazówka, lane assist, przejmij kierowanie. Już, już. Widzi już tira, już sobie zwalnia. Dobra, zmieniamy pas. Bardzo dobrze działający lane assist. Natomiast przeszkadza jedna rzecz, jak sobie wyłączycie ten tempomat i on nadal, ten lane assist, czuwa. To znaczy próbuje na siłę utrzymać Was pomiędzy pasami ruchu. Efekt jest taki, że ciągle czujecie opory na kierownicy, co jest mega nienaturalne i się zaczynacie zastanawiać: kurde, coś się z zawieszeniem stało w tym offroadzie. Na szczęście nie. Już by nam dali popalić w tym Volkswagenie. Spalanie. 9,2 litra przy średniej prędkości 136 na godzinę. Przypominam, że mówimy o 421 koniach mechanicznych i wielkim SUV-ie. To jest naprawdę tak. No dobra, chyba czas na podsumowanie, bo byliśmy w offroadzie, radzi tam sobie prawie świetnie. Gdyby lepsza opona i więcej umiejętności kierowcy, pewnie byłoby doskonale. Radzi sobie na autostradzie super, radzi sobie na ekspresówce ekstra. Czy zatem warto zapłacić za niego 500 000 złotych, a nawet więcej w porządnej wersji wyposażenia, ewentualnie 413 w podstawowej? W wypadku tego auta płacicie nie tyle za jego osiągi, nie tyle za to, jak za jego gabaryty, płacicie za anonimowość. Jeżdżąc BMW, Audi, Mercedesem, rzucacie się w oczy. W tym samochodzie pozostajecie anonimowi, a mimo wszystko jesteście jak papryczka chili. Patrzysz i wydaje się, że to zwykła papryczka. Gryziesz i zaczyna piec. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, naciśnij subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu otrzymasz powiadomienia o nowych filmach.